Cześć. Dzisiaj mam dla Was jedną dłuższą i dwie krótsze opowieści, powiązane jednym motywem przewodnim. Z pewnością wielu z Was w trakcie pierwszej historii szybko domyśli się, o co chodzi, ale ja nie będę mówić z góry, bo może chociaż dla kogoś rozwiązanie będzie niespodziewane. Zapraszam do posłuchania. Był rok 1941. W niewielkim ceglanym domu pod numerem 3335. Przy West Monkriff Place w Denver mieszkało starsze małżeństwo państwo Helen i Philip Petersowie. Pan Peters miał 73 lata, był emerytowanym pracownikiem kolei, jego żona była o 3 lata młodsza. Spędzili ze sobą 50 lat, z czego ponad 40 mieszkali w tamtym właśnie uroczym domku. Parę szczególnie łączyła wspólna pasja do muzyki. Oboje grali na gitarze i mandolinie i chodzili na spotkania klubu gitarowego Denver Guitar Club. Był to klub dla muzyków amatorów, z którym grywali kameralne koncerty i udzielali również innym lekcji gry. Jedyny syn państwa, Peter, mieszkał poza Denver, w Grand Junction, oddalonym od domu rodziców o mniej więcej 450 km. Tak więc starsi państwo byli zdani na siebie nawzajem, ewentualnie na sąsiadów, z którymi żyli w dobrych, przyjacielskich stosunkach. We wrześniu Helen nieszczęśliwie upadła i złamała nogę w biodrze. Przeszła operację i wobec tego utknęła na dłużej w szpitalu świętego Antoniego na przedmieściach Denver. Na ten czas Filip został sam w domu, ale był już dość schorowanym człowiekiem i nie radził sobie za dobrze ani z osamotnieniem, ani z obowiązkami domowymi. Wobec tego codziennie dojeżdżał do szpitala zobaczyć się z Helen, a dobrzy sąsiedzi zapraszali go na posiłki. Praktycznie codziennie szedł do którychś z sąsiadów na śniadanie i na kolację. I taki układ działał mniej więcej przez półtora miesiąca. Jednak jednego dnia, 17 października, Filip niespodziewanie nie przyszedł na kolację do sąsiadów z naprzeciwka. Gospodyni pani Jenny Ross miała kolację gotową na 18, ale zawsze punktualny Filip tym razem się nie pojawiał. Jego nieobecność ją zaniepokoiła od razu i przypuszczała, że mogło przydarzyć mu się coś złego. Sąsiadka poszła więc sprawdzić, czy wszystko było w porządku. Jednak gdy zadzwoniła do drzwi domu Petersów, nikt ich nie otworzył, a w domu było ciemno. Przez okienko we frontowych drzwiach zobaczyła, jak jej się wydawało, kapelusz i laskę Filipa odwieszone na korytarzu, a starszy pan, gdy wychodził z domu, zawsze zabierał je ze sobą. Pani Ross przeszła się po najbliższych domach, pytając o Filipa. Tym sposobem zebrała się grupka kilku zaniepokojonych sąsiadów, którzy wrócili pod dom Petersów. Próbowali otworzyć drzwi z przodu i z tyłu domu, ale były zamknięte. Naturalnie zamknięte były również okna, ale ktoś z grupy znalazł jednak niedomknięty lufcik, który udało się otworzyć. Problem w tym, że nikt dorosły nie był w stanie przecisnąć się przez coś takiego. Jakoś wyszło na to, że do środka wejść miała dziewczyna z sąsiedztwa. Chyba niemożliwym zadaniem jest ustalenie jej wieku w oparciu o dostępne źródła. W każdym razie nie była dorosła, ale mogła być nastolatką, a nawet kilkulatką. Jedyna była na tyle mała i zarazem na tyle już samodzielna, że mogła w ocenie tych tam zgromadzonych sąsiadów podołać zadaniu i sprawdzić, czy w domu Petersów wszystko było w porządku. Dziewczynka wspięła się przez lufcik do środka, zniknęła wewnątrz ciemnego domu. A po chwili sąsiedzi zebrani przed domem usłyszeli jej rozpaczliwe krzyki. Niestety znalazła ona w środku ciało 73-letniego Filipa Petersa. Uciekła czym prędzej z domu i zebrani wezwali policję, co ewidentnie powinni zrobić w pierwszej kolejności i nie traumatyzować biednego dziecka. Jedynie tak minimalnie na ich obronę można powiedzieć, że była to bardzo spokojna okolica, bezpieczna dzielnica. I zapewne nikt nie spodziewał się takiego widoku w domu Filipa. No ale też, no, nie mogli spodziewać się niczego dobrego raczej, więc, no, wysyłanie takiej młodej osoby, no, nie było zbyt mądrą decyzją, tak czy inaczej. W ciągu kilku minut pod dom Petersów podjechały trzy wozy patrolowe. Na parterze domu policjanci zastali makabryczną scenę zbrodni. Rozbryzgi krwi były widoczne na ścianach kuchni i sąsiedniego pokoju. W pokoju w kałuży zasychającej krwi policjanci znaleźli ciało Filipa. Leżał twarzą w dół, był bardzo zakrwawiony, nie w pełni ubrany, bosy, ciężko pobity i najwyraźniej bity nadal po tym jak umarł, z kilkunastoma głębokimi ranami i wgnieceniami w czaszce. Późniejsza sekcja wykazała, że starszy pan otrzymał co najmniej 37 ciosów od napastnika. W tym wiele obrażeń odniósł na przedramionach, Wyglądało więc na to, że bronił się jak tylko mógł. W pobliżu ciała leżała złamana drewniana laska, której Filip mógł używać do obrony, a którą ostatecznie również został pobity. W kuchni policjanci znaleźli szczątki drewnianej rękojeści starego rewolweru. Nigdzie w domu nie było śladów oddanych strzałów, więc najwyraźniej rewolwer został również użyty do uderzenia ofiary, w wyniku czego rozleciał się na kawałki. Zgodnie z ustaleniami policji, nie był to rewolwer przyniesiony przez sprawcę, a pamiątkowa zabytkowa broń, która była zawieszona jako dekoracja na ścianie w pokoju na parterze. Prawdopodobnie jednak ani laska inwalidzka, ani rewolwer nie były głównym narzędziem zbrodni. Policjanci znaleźli w kuchni dwa żeliwne pogrzebacze do kominka. Jeden był pokryty dużą ilością kurzu, a drugi był ewidentnie świeżo wyczyszczony. W kuchni znaleziony został także wilgotny ręcznik z plamami krwi. Sprawca zatem umył i wytarł pogrzebacz, ale nadal widoczne były na nim niewielkie krwawe ślady. Policjanci przekazali więc pogrzebacz do analizy laboratoryjnej w poszukiwaniu odcisków palców sprawcy, czy ewentualnych innych śladów mogących pomóc w sprawie. Możliwości techników w tamtych czasach były ograniczone. Jako, że sprawca umył i wyczyścił pogrzebacz. Nie było na nim pełnych, wyraźnych odcisków palców, które można by porównać z odciskami ewentualnych przyszłych podejrzanych. W kolejnych dniach policjanci przystąpili do dokładnego przeszukania miejsca zbrodni. Sprawa wyglądała z początku jak nieudane włamanie do domu. Sytuacja mogłaby wyglądać tak, że Filip zaskoczył włamywacza, wywiązała się między nimi walka i silniejszy napastnik zatłukł starszego pana, po czym uciekł. Jednak taką teorię dość szybko poddano w wątpliwość, głównie dlatego, że nic cennego z domu nie zginęło. Na komodzie w sypialni policjanci znaleźli zegarek Filipa i portfel z 24 dolarami, a w różnych miejscach w domu ostatecznie znaleźli około 400 dolarów w gotówce. Dodam oczywiście, że w tamtych czasach, w 1941 roku, wartość dolara była zupełnie inna niż obecnie i przeliczając siłę nabywczą waluty, byłby to odpowiednik ponad 8000 dolarów obecnie. Także niezły łup i raczej złodziej by to po prostu zabrał. A skoro sprawca dał sobie czas, by dokładnie umyć narzędzie zbrodni, to wydawało się logiczne, że prawdopodobnie dałby sobie i czas, by splądrować dom, a przynajmniej zabrałby te kosztowności, które leżały na wierzchu. Jeśli jednak wykluczyć motyw rabunkowy, to trudno było ustalić jakikolwiek inny motyw zbrodni. Państwo Peters nie mieli żadnych komukolwiek znanych wrogów czy problemów z zadłużeniem, byli lubiani i szanowani przez sąsiadów. Była to spokojna i kulturalna starsza para, która z nikim nie popadała w konflikty. Policjanci starali się więc poszukać jakichś sytuacji w przeszłości Filipa Petersa, które mogły spowodować, że ktoś chciałby skrzywdzić go w ramach zemsty po latach. Największą zagadką była jednak sprawa wejścia sprawcy do domu Petersów, a jeszcze większą sprawa jego ucieczki. Drzwi wejściowe były zamknięte na klucz i dodatkowo zabezpieczone łańcuchem co można było zrobić tylko od wewnątrz. Tylne drzwi również były zamknięte od środka. Policjanci nie znaleźli żadnych śladów włamania. Możliwe, że Filip znał sprawcę i wpuścił go dobrowolnie do domu, po czym został zaatakowany. Jednak nie wyjaśniało to, w jaki sposób sprawca z domu wyszedł. Jedyną otwartą drogą na zewnątrz był lufcik, przez który do domu weszła córka sąsiadów. Zbyt mały, by dorosły sprawca mógł przez niego wyjść. Wyglądało to, jakby rozpłynął się w powietrzu. Już trzeciego dnia po ujawnieniu zbrodni, 20 października, został zatrzymany pierwszy podejrzany, który był znany policji i wcześniej karany za kradzieże z włamaniem. Jednocześnie policja przesłuchiwała innych podejrzanych o podobnym profilu, okolicznych drobnych przestępców czy żebraków, ale z różnych przyczyn nikt nie pasował im na sprawcę. Helen przyjęła wiadomość o śmierci męża, z którym przeżyła prawie całe życie, kiedy ciągle była w szpitalu i była w nim nadal przez kolejne miesiące. W tym czasie dom stał pusty, ale jako miejsce zbrodni był w jakimś stopniu monitorowany przez policję i obserwowany przez sąsiadów. Lokalni policjanci mieli wytyczne, by podczas rutynowych patroli dzielnicy za każdym razem sprawdzać dom Petersów, więc policyjne wozy podjeżdżały pod dom regularnie. Sąsiedzi zgłaszali tymczasem podejrzane aktywności w pustym domu. Jedna z sąsiadek zgłosiła, że zauważyła, że w domu ktoś co jakiś czas zasłaniał i odsłaniał zasłony w oknach. Inna zgłosiła się na policję i zarzekała się, że widziała twarz ducha w ciemnym oknie. W styczniu grupa dzieci przechodziła obok domu i dzieci później zgłaszały swoim rodzicom, że widziały światło w oknie opuszczonego domu Petersów. Zgłoszenia o zapalonym świetle w nocy w domu zbrodni pojawiały się zresztą częściej. Jak również zgłoszenia o dziwnych cieniach, przemykających w ciemnych oknach. Dom zyskiwał w świadomości okolicznych mieszkańców status nawiedzonego, a lokalna prasa z Denver podchwyciła temat i pojawiały się artykuły o duchu z Moncrieff. Policja oczywiście reagowała na zgłoszenia tego typu i każdorazowo przyjeżdżał patrol, by sprawdzić dom. Nie mogli wykluczyć, że ktoś się do niego włamał, a reputacja domu jako nawieconego mogła tym bardziej zachęcać i przyciągać ciekawskich, którzy chcieliby zwiedzić wnętrza. Policjanci wielokrotnie wchodzili do środka i obchodzili dom z góry do dołu, ale nigdy nikogo tam nie złapali. W końcu Helen Peters została wypisana ze szpitala do domu w lutym 1942 roku. Oczywiście zdecydowała się wrócić do domu, w którym mieszkała przez 40 lat, niezależnie od krążących wśród sąsiadów plotek na temat tego właśnie jej ukochanego domu. Nie wróciła jednak na długo. Kilka dni po powrocie znów upadła i ponownie doznała kontuzji biodra. Znów wróciła do szpitala i przebywała tam do kwietnia. Dom na kolejne dwa miesiące znów pozostał pusty a zgłoszenia okolicznych mieszkańców o aktywności tam ducha nie ustały i ciągle napływały na policję. Do tego zdarzały się zgłoszenia, że z domu wydobywał się smród, który było czuć nawet na zewnątrz. Kiedy Helen wróciła ze szpitala ponownie pod koniec kwietnia, nie była już praktycznie w ogóle samodzielna. Miała ogromne problemy z poruszaniem się i była przykuta do łóżka w sypialni na piętrze. Potrzebowała stałej opieki, wobec czego zatrudniła pielęgniarkę, która wprowadziła się do domu. Pielęgniarka wytrzymała tam jednak zaledwie kilka dni. Jak twierdziła, nocami słyszała dziwne dźwięki niosące się po domu, trzeszczenie w ścianach i kroki w pustych pomieszczeniach. Twierdziła też, że różne przedmioty były przekładane lub znikały. Ostatniej nocy, jaką spędziła w domu pani Peters, pielęgniarka twierdziła, że u szczytu schodów prowadzących na górę zobaczyła ducha, który szczękał zębami. Natychmiast zrezygnowała z pracy i odeszła. Następną opiekunką pani Peters była Edith Clark. Ona również słyszała dziwne dźwięki w domu, skrzypienie, stukanie. Kilka dni po rozpoczęciu pracy w nocy Edith usłyszała tajemniczy hałas, przypominający stukanie. I nie zapalając górnego światła, poszła do kuchni, aby to sprawdzić. Drzwi, za którymi znajdowały się schody na piętro, zaczęły się powoli uchylać, a z za nich wyłoniła się koścista biała ręka. Edith krzyknęła z przerażenia, ręka cofnęła się za drzwi, a na schodach było słychać pospiesznie stawiane kroki. Przestraszona kobieta zadzwoniła po policję. Przyjechał patrol, policjanci sprawdzili wszystkie pokoje w domu, ale nie znaleźli w nich nikogo. Na prośbę pani Peters i Clark, policjanci pilnowali domu na zmianę przez kolejne dwie doby. Nie działo się wtedy absolutnie nic niepokojącego i nawet podejrzane hałasy jakoś ucichły. Edith jednak nie chciała dłużej przebywać w domu Helen Peters i zrezygnowała z opieki nad nią. Co ciekawe, sama Helen miała słaby słuch i nie narzekała na niepokojące dźwięki czy jakiekolwiek przejawy rzekomego nawiedzenia domu. Najprawdopodobniej uważała, że opiekunki nieświadomie wyobrażały sobie hałasy, bo za dużo nasłuchały się plotek o duchu z Moncrief, albo po prostu miały świadomość, że był to dom, w którym kilka miesięcy wcześniej miała miejsce straszna zbrodnia. Niezależnie od jej przekonań, znalazła się niewątpliwie w trudnej sytuacji nie była w stanie funkcjonować bez opieki, a nie było chętnych na posadę opiekunki. Ponadto było ryzyko, że nawet jak ktoś się znajdzie, to znów szybko zrezygnuje. W tej sytuacji pani Peters ostatecznie wyprowadziła się z domu przy West Moncrief Place i zamieszkała z synem i synową w Grand Junction w zachodniej części Colorado. Zatem dom został opuszczony na dobre. Ale zapalające się w nim światła i obrzydliwy zapach nadal były co jakiś czas zgłaszane policji. Do lata 1942 roku śledztwo w sprawie morderstwa Filipa Petersa zostało wstrzymane w związku z brakiem postępów, ale policja nadal obserwowała jego stary dom. W końcu nadszedł 30 lipca, był wyjątkowo parny i ciepły wieczór, słońce właśnie zachodziło. Dwóch policjantów przyjechało skontrolować dom i jego otoczenie, zaparkowali po drugiej stronie ulicy. Kiedy wyszli z auta, jeden z nich dostrzegł przelotnie bladą twarz w oknie domu Petersów, która bardzo szybko zniknęła pomiędzy zasłonami. Policjant dał znać drugiemu i tamten również zdążył uchwycić ruch zasłony w oknie. Po raz pierwszy policjanci zobaczyli na własne oczy, że ktoś z całą pewnością musiał być wewnątrz opuszczonego domu. Przeszli na drugą stronę ulicy i wyważyli frontowe drzwi. Z bronią w rękach zaczęli przeszukiwać dolny poziom. Dom był dość przerażający sam w sobie. Meble, które zostały po państwu Peters, były okryte płachtami, pokoje cuchnęły dziwnym, zwierzęcym zapachem. Ale znów dom pogrążony był w ciszy i wydawał się pusty. Dopóki policjanci nie usłyszeli dźwięku na piętrze, krótki dźwięk zamykanych drzwiczek jakiejś szafy, ruszyli w górę po schodach, podążając za odgłosem. Wbiegli do pokoju, który był taką rupieciarnią, dopadli do wysokiej szafy i szarpnęli za jej drzwi. Otworzyli szafę w samą porę, by zobaczyć dwie gwałtownie kopiące, kościste, bose stopy, znikające w małym otworze w suficie. Totalnie zaskoczeni policjanci musieli złapać tajemniczego, wspinającego się osobnika. Do szafy nie dali rady wejść w dwóch, więc jeden z nich złapał obiema rękami intruza za kostkę i silnie szarpnął w dół, co wywołało upiorny krzyk bólu w skrytce nad szafą. Po chwili szarpaniny intrus najwyraźniej zemdlał i nieprzytomny został ściągnięty na dół i położony na podłodze. Był to skrajnie wychudzony, blady jak duch, brudny i nieznośnie śmierdzący mężczyzna. Miał poszarpane i pozdzierane ubrania, bose stopy i długie skołtunione włosy i brodę. Wyglądał koszmarnie, jakby był u progu śmierci głodowej. Policjanci wezwali karetkę i dodatkowe wsparcie. Mężczyznę zabrano do szpitala, a policja zajęła się zbadaniem jego nowo odkrytej kryjówki. W międzyczasie na miejsce dojechali kolejni funkcjonariusze. Szafa, w której było przejście do kryjówki na poddaszu, nie miała górnej deski, na górze był po prostu sufit, w nim był otwór o wymiarach mniej więcej 38 na 25 cm, Był zasłaniany ruchomym drewnianym panelem. W trakcie wielu przeszukań domu po dokonanej w nim zbrodni, policjanci zauważyli ten otwór. Ale wyglądał im co najwyżej na jakiś wywietrznik czy coś takiego i nie wydawało się im możliwe, by mógł przez niego przejść dorosły człowiek. Kilku z obecnych na miejscu policjantów próbowało się zresztą tamtędy przecisnąć, ale udało się to tylko najmniejszemu z nich. Zdecydowanie tamten oficer, Fred Zarnął, nie był w tej sytuacji szczęściarzem. Z otworu dobiegał obrzydliwy odór, a samo pomieszczenie za nim było niewiele większe od trumny. Nazywanie tego strychem wydaje się nawet pewną przesadą, biorąc pod uwagę wymiary pomieszczenia: długość 213 cm, szerokość 122 cm i wysokość w najwyższym punkcie 93 cm. W tej małej nieużytkowanej przestrzeni między dachem a sufitem, Intrus uwił sobie gniazdo. Za łóżko służyła stara deska do prasowania, wypchana gazetami. Pojedyncza mała żarówka zwisała na drucie przeprowadzonym przez krokwie. Znalazło się tam też małe radio kryształkowe i reszta rewolweru, którym intruz uderzał pana Petersa. A także kilka pustych słoików i puszek. Innymi słowy, po prostu bałagan. Niestety intrus też załatwiał się w tym pomieszczeniu, więc całe ogarniał przytłaczający odór odchodów, moczu i brudu. Smród spowodował, że oficer nie dał rady wytrzymać tam dłużej niż może kilkanaście sekund, zebrało mu się na wymioty, więc sunął się z powrotem do pokoju. To właśnie oficer Zarnął opisał wkrótce sytuację medium. Porównał intruza do pająka, który kryje się w ciemnych zakamarkach. Prasa podchwyciła tę analogię i tajemniczy intrus z poddasza domu Petersów został nazwany Spider-Manem z Denver. W szpitalu tajemniczy wychudzony intruz odzyskał przytomność, został umyty i przebrany. Dostał kroplówki na wzmocnienie, przy 177 cm wzrostu ważył 34 kg. Kiedy w szpitalu został, co nieco ogarnięty. Zabrano go na komendę policji. Najpierw usiłował coś mataczyć, podał policjantom fałszywe nazwisko, stwierdził, że to nie on zabił Filipa Petersa. Szybko jednak dał się przekupić hamburgerem i kawą. Nakarmiony mężczyzna w końcu opowiedział swoją historię. W rzeczywistości nazywał się Theodor Konejs. Urodził się 10 listopada 1882 roku w Petersburgu w stanie Illinois. Jego ojciec był właścicielem sklepu z narzędziami, a matka gospodynią domową. Ojciec zmarł nagle, kiedy Theodore miał 6 lat. Po jego śmierci matka wyjechała z synem najpierw na farmę w stanie Wisconsin, a później do Denver w Colorado. Tam zatrudniła się jako sprzątaczka. Teodor od urodzenia był człowiekiem bardzo słabego zdrowia. Ciągle chorował, wyjątkowo łatwo łapał infekcje, aż w końcu zapadł na gruźlicę. Po przechorowaniu gruźlicy, już zawsze cierpiał na bóle w klatce piersiowej i problemy z sercem. Matka zabierała go do lekarzy, z których wszyscy przewidywali, że nie będzie mu dane długo żyć. Teodor usłyszał nawet, że nie dożyje 18 urodzin. Matka wobec tego nie widziała sensu, by syn chodził do szkoły, tym bardziej, że miał już problemy z nauką związane z ciągłymi nieobecnościami, spowodowanymi chorobami. Teodor marzył o sporcie, chciał grać w baseball, ale ze względu na słabe serce, matka mu na to nie pozwalała. Zamiast tego miał rozwijać umiejętności muzyczne. To miała być jego pasja, bezpieczna dla zdrowia. Grał na mandolinie, a kiedy miał 17 lat, czyli kiedy zbliżał się do granicy życia prognozowanej przed laty przez lekarzy, poszedł na zajęcia w ramach Denver Guitar Club. To właśnie tam Theodor spotkał Filipa Petersa, a Filip Peters po raz pierwszy spotkał człowieka, który w przyszłości został jego mordercą. Był wówczas rok 1899 i Filip miał 31 lat. Pracował na kolei, dopiero co kupił z żoną mały uroczy dom przy West Monkryf Place. Filip i Helen prowadzili klub mandolinowy, a grupę młodych adeptów nauki gry na mandolinie często zapraszali na lekcje do swojego domu. Dołączył do nich szczupły młodzieniec Theodor. Właściwie nie potrzebował nauki, grał dobrze i sam wiele uczył innych podczas spotkań u Petersów. A po spotkaniach klubu, kiedy inni szli do domów, Teodor zostawał nierzadko na kolacji. Petersowie byli dobrymi ludźmi, gościnnymi, wyrozumiałymi, słuchali jego opowieści o trudnym dzieciństwie, o tym jak z matką byli biedni, bo kobieta sprzedała dom w Illinois, a później pieniądze przeznaczyła na inwestycję, która okazała się oszustwem. Żalił się, że matka nie pozwalała mu znaleźć pracy i że prawdopodobnie i tak miał wkrótce umrzeć. I mówił im, jak nienawidził ludzi za to, że szydzili z jego słabego zdrowia i z braku osiągnięć, i że chciał żyć sam, gdzieś gdzie nie słyszałby, jak ludzie z niego trwią. A jakiś czas później przestał przychodzić. Zaczął jednak pracować, bo z matką był już pod ścianą, byli już tak biedni, że musiał. Pracował jako sprzedawca, jako pomocnik w agencji reklamowej. Później zaczął zajmować się matką, która sama podupadła na zdrowiu. Spotkał Filipa jeszcze kilka razy gdzieś przypadkiem w mieście. Ostatni raz w 1912 roku. Theodor powiedział mu wówczas o śmierci matki w 1911, o tym, jak był potem zagubiony i nie wiedział co robić, że po prostu żył dalej, jakby bez celu. Próbował jeszcze założyć firmę z kumplem, ale przedsięwzięcie szybko okazało się niewypałem. Nie powiedział Filipowi, jak było już z nim źle, że w zasadzie był bezdomny i tułał się między noclegowniami, czasami nawet spał na dworze pod mostem. W 1917 roku Teodor zaczął wędrować w poszukiwaniu miejsca dla siebie. Lata mijały, a on przemieszczał się od stanu do stanu, okazjonalnie próbował pracować, ale nie umiał nigdzie zaczepić się na dłużej. Przez lata żył życiem włóczęgi. W końcu poddał się i we wrześniu 1941 roku, kiedy miał 59 lat, wrócił do Denver. Nie miał gdzie się udać i przypomniał sobie wtedy o państwu Peters. Kiedy był młody, zawsze mógł przyjść, a oni zawsze otwierali przed nim swój dom i swoje serca. Nie wiedział nawet, czy nadal mieszkali w tym samym miejscu co kiedyś, ani czy w ogóle jeszcze żyli. Mimo to udał się na West Monkryf Place. Jego pierwotnym zamiarem było poprosić Petersów o trochę pieniędzy albo o coś do jedzenia. Wszedł na werandę i zadzwonił do drzwi. Nikt jednak nie otworzył. Gdy stwierdził, że dom był pusty, zobaczył, czy była możliwość, by wejść i zabrać coś do jedzenia. Sprawdził tylne drzwi i okazało się, że przypadkiem Filip Peters zostawił je otwarte. Teodor wszedł i ukradł trochę jedzenia, rozejrzał się po domu. Grzebiąc w graciarni na piętrze, natknął się na otwór prowadzący przez szafę na poddasze. Teodor, jak twierdził, był wtedy w złym stanie: płuca bardzo go bolały i był już na skraju wyczerpania. Uważał, że nie miał szans przeżyć kolejnej zimy tułając się na dworze bez schronienia. Uznał, że malutkie pomieszczenie byłoby idealną kryjówką. Zmienił pomieszczenie w swój prowizoryczny dom. Odespał tam trudy tułaczki, rozgościł się i zaczął nasłuchiwać. Nie wiedział, że pani Peters była w szpitalu, ale zauważył prawidłowość, że Filip codziennie wychodził na kilka godzin. Wtedy Teodor mógł wychodzić z ukrycia i kręcić się po domu. Wieczorem nasłuchiwał chrapania, i kiedy je słyszał, również wychodził z kryjówki i szedł coś zjeść. Z początku ilekroć słyszał Filipa na dole, zachowywał kompletną ciszę i po prostu leżał w swojej kryjówce. Później stał się odważniejszy i dla rozrywki zaczął go śledzić z pokoju do pokoju. Ukrywał się za drzwiami czy szafami i skradał się za Filipem, co zapewniało mu dreszczyk emocji. Tak przynajmniej twierdził. Ciężko sobie wyobrazić, że Filip nie czułby smrodu, jaki Teodor roztaczał wokół siebie, ale wtedy mogło jeszcze nie być z nim źle. Na początku, jak twierdził, mył się i golił się brzytwą Filipa pod jego nieobecność. Dopiero po tym, jak ostatecznie wyprowadziła się pani Peters, została wyłączona woda w domu i wtedy Teodor przestał wykonywać jakiekolwiek czynności higieniczne. Przyznał też, że w jego kryjówce nie było wentylacji, więc na poddaszu było przenikliwie zimno zimą i okropnie gorąco latem, ale to wszystko stanowiło cenę, jaką był skłonny zapłacić za schronienie. Teodor przyznał się do zabójstwa Filipa Petersa. Stwierdził, że absolutnie nie było to planowane. Tamtego dnia, 17 października, około 16, w domu panowała cisza. Była to zwyczajowa pora, kiedy Filip przebywał u boku Helen w szpitalu. Teodor, jak zwykle, zwlókł się ze swojej kryjówki i poszedł do kuchni. W czasie, kiedy grzebał w lodówce, nagle z kanapy w pokoju na parterze podniósł się Filip. Okazało się, że był w domu cały czas, tylko po prostu położył się na drzemkę. Słysząc hałas i czyjąś obecność, wszedł do kuchni, przestraszony od razu zagroził wezwaniem policji. Teodor zareagował instynktownie, od razu rozumiejąc, że złapanie go oznaczało utratę schronienia. Widział też, że Filip nie poznał w nim kolegi sprzed lat. W końcu wtedy w kuchni Filip widział go po raz pierwszy od prawie 30 lat. Spanikowany, Teodor sięgnął po rewolwer wiszący na ścianie i zaczął uderzać nim Filipa. Kiedy broń się rozpadła, starszy pan próbował się bronić laską, później próbował biec po pomoc i intrus sięgnął po pogrzebacz. Uderzał tak długo, aż Filip przestał się ruszać. Po wszystkim Teodor umył i wytarł pogrzebacz, odłożył go na miejsce i poszedł ukryć się na swoim poddaszu. Siedział tam przez cały czas, gdy sąsiedzi znaleźli po dwóch godzinach ciało Filipa, i wtedy, kiedy policjanci robili przeszukanie domu. Siedział na małym włazie do swojej kryjówki, kiedy ktoś z policji otworzył szafę i nawet postukał w panel. Ale najwyraźniej, nie domyślając się, że człowiek zmieściłby się po drugiej stronie, policjant zamknął szafę i odszedł. Teodor skwitował całą tę straszną sytuację, mówiąc: wszystko byłoby w porządku, i Phil Peters żyłby dzisiaj, gdyby nie przyłapał mnie na okradaniu lodówki. Paradoksalnie, warunki dla Teodora były lepsze, kiedy jeszcze mieszkali w domu prawowici właściciele, a pod koniec także opiekunki pani Peters. Wtedy, kiedy wychodził z kryjówki, miał dostęp do świeżego jedzenia, bieżącą wodę i działające ogrzewanie. Twierdził, że wychodził również w nocy i nieraz chodził po pokojach śpiących mieszkańców, czy choćby stał w ciemności i się im przyglądał. Kiedy dom został całkowicie opuszczony, Theodorus używał oszczędnie ostatnie zapasy z piwnicy i żywił się konserwami czy przetworami. Dostawy wody były odcięte, więc brakowało jej nawet do picia. Z desperacji zdarzyło mu się wyjść nocą, kiedy na zewnątrz zalegał jeszcze śnieg i zebrać go do wiadra, żeby się roztopił. Warunki jego bytowania były tragiczne. Tłumaczył, że nie odszedł z domu Petersów dlatego, że jego odciski palców pokrywały cały dom i uważał, że jak policja zgarnie go kiedyś z ulicy, to na pewno połączy go z zabójstwem Filipa Petersa. Theodor Conejs, zanim stanął przed sądem za morderstwo Petersa, przeszedł badania psychiatryczne. Psychiatra ocenił, że mężczyzna był poczytalny i zdolny do stanięcia przed sądem. Proces był przekładany, bo we wrześniu Teodor zachorował na zapalenie płuc, które niemal go zabiło. W listopadzie z kolei proces się odbył i skończył, i Teodor został uznany za winnego morderstwa Filipa Petersa i skazany na dożywocie. Do więzienia stanowego w Canyon City trafił 18 listopada 1942 roku. Był to dla niego znacznie lepszy dom niż kryjówka na poddaszu Petersów. Zajął się pracą w więziennej bibliotece, odżył, nabrał masy, ważył ponad 60 kg, nosił się, możliwie schludnie jak na więzienne warunki, czuł się bezpieczny, odgrodzony od świata, którego nienawidził. Zmarł w szpitalu więziennym 16 maja 1967 roku w wieku 84 lat. Sekretne życie w ukryciu w cudzym domu jest zjawiskiem, które niewątpliwie istnieje, ale jest niemożliwe do oceny co do jego skali. Wynika to z tego, że podstawowym elementem takiego życia jest dyskrecja. Nie ma żadnych statystyk wskazujących, jak wiele może być przypadków osób, które czają się w zakamarkach domów nieświadomych niczego właścicieli. Mogą ukrywać się też we wszelkich garażach czy domkach gospodarczych. A im większa nieruchomość, tym więcej możliwości. W anglojęzycznym nazewnictwie takie zachowanie określa się słowem frogging. Ktoś, kto chce żyć w taki sposób, różni się od tzw. squattersa, bo nie wybiera pustostanu, gdzie musi radzić sobie sam, tylko siedzi w ukryciu u kogoś i korzysta z zasobów normalnie funkcjonujących w domu ludzi. Funkcjonuje więc bardziej jak pasożyt i zwykle pozostaje niewykryty, dopóki prawowity mieszkaniec domu się po prostu na niego nagle przypadkiem nie natknie lub nie zobaczy intruza na nagraniu z monitoringu. Co z pewnością musi być szokującym doświadczeniem dla właściciela domu. Uświadomienie sobie, że przez krótszy czy dłuższy czas za ścianą, na strychu czy w piwnicy czaił się jakiś obcy człowiek, który bez naszej wiedzy użytkował nasze rzeczy. Jest dodatkową traumą. Jest to zjawisko szczególnie przerażające, bo brutalnie ingeruje w prywatność i poczucie bezpieczeństwa we własnym domu, co jest znacznie bardziej dotkliwą krzywdą wyrządzoną ofierze, niż drobne kradzieże jedzenia czy środków higienicznych. Chociaż w części przypadków wydaje się niemal nieprawdopodobne, że ofiara mogła nie zauważyć intruza w swoim domu, to zdarzyło się to nieraz kiedyś i zdarza się nadal. Znanych przypadków jest znacznie, znacznie więcej, ale opowiem Wam jeszcze o dwóch. W maju 2008 roku media rozpisywały się o przypadku z Japonii. W spokojnej miejscowości Kasuya na przedmieściach miasta Fukuoka w zachodniej Japonii w parterowym domu mieszkał samotnie 50-latek. Stwierdził, że coś niepokojącego działo się w jego domu. Przede wszystkim zauważył, że z jego lodówki w tajemniczy sposób znikało jedzenie. Jak wielu Japończyków, bardzo dużo i długo pracował, a w domu przebywał relatywnie mało. Najpierw uznał, że chyba mu się to wszystko tylko wydawało, że zapomniał, że coś zjadł, czy zabrał z lodówki, czy tam z kuchennej szafki. Później zastanawiał się, czy to możliwe, że podjada nieświadomie, chodząc we śnie. No ale nie mógł w to uwierzyć do końca. Przekonany, że padał ofiarą częstych włamań do domu, mężczyzna zainstalował w pomieszczeniach kamery bezpieczeństwa, które przesyłały obraz z wnętrza jego domu bezpośrednio na jego telefon komórkowy. Już następnego dnia, w czasie kiedy mężczyzna był w pracy, otrzymał powiadomienie z aplikacji o ruchu odnotowanym przez kamery w domu. Włączył obraz i ku swojemu zdumieniu, a może i przerażeniu, zobaczył nieznajomą kobietę, która chodziła po jego domu. Weszła do kuchni, otworzyła lodówkę, wyjęła jedzenie i poszła do salonu. Tam usiadła na kanapie, jadła i oglądała telewizję. Na obrazie z kamery właściciel domu widział tylko, że była to kobieta, ale nie widział dokładnie jej twarzy. Mężczyzna natychmiast zadzwonił na policję i pojechał do domu. Policjanci przyjechali na miejsce, obejrzeli dom najpierw z zewnątrz, nie znaleźli żadnych śladów włamania, a drzwi i okna były pozamykane. Właściciel domu czekał na zewnątrz, podczas gdy oni przeszukiwali dom. Aż odsunęli drzwi dużej szafy i znaleźli kobietę ukrywającą się na górnej półce. Leżała na boku, skulona i przestraszona. Była to Tatsuko Horikawa, 58-letnia bezdomna, która zamieszkała w szafie u obcego mężczyzny, bo po prostu potrzebowała miejsca do spania. Na półce miała rozłożony cienki materac i kilka małych plastikowych butelek z napojami. Na nic więcej nie było tam miejsca. Pod nieobecność właściciela, Chorikała wychodziła ze swojego maleńkiego lokum i żyła w domu, jakby była u siebie. Korzystała z toalety i prysznica, dzięki czemu wyglądała idealnie schludnie i czysto. Jadła posiłki, oglądała telewizję, nie ukradła żadnych pieniędzy ani innych wartościowych przedmiotów. Zawsze dokładnie po sobie sprzątała i nie zostawiała śladów swojej obecności. Poza znikającym jedzeniem i środkami higieny, ale w ich przypadku oczywiście trudniej zauważyć ich niewielkie ubytki. Chorikała została aresztowana i historia znalazła swój koniec. To, co jest w niej najbardziej niesamowite w całej tej historii, to to, że kobieta sama przyznała policji, że mieszkała w szafie w tamtym domu od roku. Od dnia, w którym właściciel wyjątkowo zapomniał zamknąć na klucz drzwi wejściowe. Bardzo dziwny przypadek frogingu odnotowany został we wrześniu 2019 roku w Honolulu. Małżonkowie Brittany i James Campbellowie wprowadzili się do stolicy Hawajów na wiosnę tamtego roku, bo James został skierowany do tamtejszej bazy wojskowej do pracy. Wyjechali więc całą rodziną i zamieszkali w piętrowym domu z garażem. We wrześniu byli ze swoimi dwoma synami na wakacjach w Stanach na kontynencie. Rodziny nie było przez około tydzień, a kiedy wrócili do swojego domu na Hawajach, zetknęli się z niespodziewanym koszmarem. Jak tylko przyjechali, to zauważyli, że rower Jamesa był postawiony na podjeździe, a sami go tam z pewnością nie zostawili więc od razu wiedzieli, że coś było nie tak. James kazał dzieciom zaczekać w samochodzie, otworzył garaż, tam właściwie powinien być rower, i zobaczył, że ktoś zrobił w garażu straszny bałagan. Następnie James podszedł do drzwi frontowych i próbował je otworzyć, ale poczuł, jak ktoś szarpnął je od środka. W ich domu był jakiś mężczyzna, który cały czas ciągnął klamkę, nie pozwalając im wejść. Przez lekko uchylone drzwi powiedział spokojnie, ale stanowczo: To nie jest wasz dom. I powtórzył to jeszcze kilka razy. Kiedy jej mąż usiłował otworzyć drzwi, siłował się z tym niezidentyfikowanym człowiekiem w środku, zdenerwowana Britany, zadzwoniła po policję. Policjanci przyjechali szybko, sforsowali drzwi i wyprowadzili nieznajomego z domu. Kiedy intruz został wyprowadzony, Campbellowie zauważyli, że miał na sobie ubrania Jamesa. To im zasugerowało, że może był to jakiś bezdomny, który po prostu upatrzył sobie ich dom na tymczasowe lokum. Jednak sprawa była bardziej złożona. Intruzem był 23-letni Ezekiel Zajaz. Został aresztowany i zabrany przez policję. Co dziwne, w trakcie całej tej procedury zachowywał kompletny spokój, nie okazywał emocji, jakby nie działo się nic specjalnego. Synowie Campbellów zostali wywiezieni na noc w bezpieczne miejsce, a małżonkowie weszli z policją do środka, żeby zobaczyć w jakim stanie Intrus zostawił ich dom. Okazało się, że prawie cały dom był w kompletnym nieładzie. Konkretniej cały poza pokojami dzieci, które wydawało się, że Intrus nawet dodatkowo posprzątał. W innych pomieszczeniach rzeczy wszelkiego rodzaju były wyciągnięte z szaf, w kuchni garnki i patelnie były ułożone jedna na drugiej, leżały jakieś tam szklanki, butelki, w salonie był porozkładany cały sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy Jamesa, który normalnie był schowany, w sypialni także panował całkowity bałagan. Teoretycznie nie zostało im nic innego, jak po prostu przystąpić do sprzątania, ale nerwowy czas dla Campbellów szybko się nie skończył. Dopiero kiedy zaczęli odkładać wszystko na miejsce i dokładnie lustrować pomieszczenia, odkryli, jak szalony był człowiek, który ulokował się w ich domu. Znaleźli filmik, który Zajas nagrał siedząc przy biurku, prawdopodobnie nago. Nagrał, jak golił zarost na połowie twarzy i malował czarną kreskę biegnącą przez środek twarzy. Nagrywał się, ale nic nie mówił. Z początku Campbellowie nie rozumieli, dlaczego Intrus położył na ich łóżku ręcznik, a na nim rozłożył obok siebie kilka noży. Odpowiedź na to również znaleźli na laptopie Brytanii, który znajdował się w sypialni. Znaleźli tam bełkotliwy dokument tekstowy, który określa się mianem Manifestu Zajasa. Sam nazwał go dokładnie Procesy Wszystkożernych. Opisał tam procedury chirurgiczne, którym zamierzał poddać rodzinę Campbellów, by stworzyć z nich lepszych ludzi. Opisywał szalone rzeczy, jak odcięcie członkom rodziny rąk i przyszycie ich im na zmianę, czy jakąś korektę ich płci. Historia jego aktywności w internecie wskazywała, że oglądał filmy o procedurach chirurgicznych, najwyraźniej próbując się nauczyć wykonywać tego typu skomplikowane zabiegi z internetu, a jak co więcej, w dokumencie opisywał każdego członka rodziny łącznie ze szczegółowymi informacjami o ich zdrowiu, zawierając tam szczegóły, które mógł poznać jedynie obserwując ich przez dłuższy czas i przysłuchując się ich rozmowom. Zajas znał nawet intymne szczegóły z życia pary, takie jak fakt, że Brytanii poddawała się leczeniu niepłodności, czego małżonkowie nikomu nie ujawniali. W obliczu tych odkryć Brittany i James zaczęli uświadamiać sobie, że od jakiegoś już czasu w ich domu działy się dziwne rzeczy, ale jakoś nie docierało do nich, że po prostu mieszkał z nimi nieznajomy intruz. W czerwcu 2019 roku, czyli zaledwie kilka tygodni po przeprowadzce, Campbellowie nie rozpakowali całkowicie swoich bagaży i wrzucili kilka zamkniętych, zaklejonych taśmą pudeł do garażu. Pewnego dnia, w tym samym miesiącu, Brittany zwyczajnie poszła do garażu, a kiedy otworzyła drzwi i zapaliła światło, zobaczyła, że prawie wszystkie te pudła były przewrócone, a rzeczy z nich rozsypane. Brittany wybiegła z garażu, pobiegła po Jamesa i dosłownie zaciągnęła go do garażu, żeby pokazać bałagan. James, podobnie jak jego żona, był zszokowany, gdy zobaczył stan garażu i od razu podejrzewał wejście włamywacza i próbę rabunku. Para przeszukała jednak rzeczy w garażu i uznała, że niczego nie brakowało. Uznali więc, że bałagan zrobili ich synowie, chociaż chłopcy temu zaprzeczali. No ale jak to dzieci może bali się przyznać, jakoś temat wkrótce się rozmył, rodzina zupełnie zapomniała o tym zdarzeniu. Jakoś tydzień po incydencie w garażu, Brittany przygotowywała się do wyjścia z przyjaciółkami i gdy nikogo nie było w domu, tamtego popołudnia siedziała przed lustrem w sypialni i się malowała. Wtedy usłyszała jak zamknęły się drzwi frontowe. Brytanii początkowo myślała, że to jej mąż lub synowie wrócili do domu i głośno wykrzyknęła ich imiona, ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Przestraszona nieco wyszła ze swojego pokoju i sprawdziła wszystkie pokoje, ale nikogo więcej nie było w domu. Przestraszyła się więc bardziej, ale wmawiała sobie, że do domu pewnie szybko wszedł mąż albo któryś z synów, zabrał coś i tak samo jak szybko wszedł, tak samo szybko wyszedł. Sama wkrótce. Wyszła z domu i wróciła dopiero wieczorem. A kiedy wróciła, została męża i dzieci w domu, opowiedziała mężowi o wydarzeniach sprzed kilku godzin i zapytała, czy to on właśnie wrócił do domu, żeby coś zostawić czy zabrać. James zaprzeczył. Stwierdził, że ani on, ani chłopcy nie zaglądali do domu po południu. Ocenił, że przyczyną na pewno były niedomknięte drzwi, które zatrzasnął przeciąg. Para zaczęła się o to trochę sprzeczać, bo Britanny była pewna, że dobrze zamknęła drzwi, a James wmawiał jej, że zapewne nie. Poszli spać nieco obrażeni na siebie, ale sprawy drzwi nie rozstrzygnęli. W środku nocy, Britanny obudził dźwięk otwieranych frontowych drzwi. Kiedy uważnie się przysłuchała, usłyszała, jak drzwi znów się zamknęły. Po kilku chwilach usłyszała otwieranie i zamykanie kolejnych drzwi w domu. Ktoś musiał po ich domu chodzić. Natychmiast obudziła Jamesa, ale ten powiedział, że sam zamykał górne drzwi na zamek i nadal upierał się, że Britanny wpadała w paranoję z powodu niczego takiego, tam niczego istotnego. Po męsku wziął i zasnął. Britanny natomiast nie była przekonana i poszła w stronę drzwi frontowych, aby zbadać sprawę. Zobaczyła, że drzwi nie były zamknięte na klucz, twierdził James, i natychmiast pobiegła do pokojów synów, żeby sprawdzić, czy to oni chodzili po domu, ale obaj chłopcy mocno spali. Pobiegła więc z powrotem do swojej sypialni, znowu obudziła Jamesa i powiedziała mu, że główne drzwi nie były zamknięte. On chyba znowu chciał ją o to obwinić, ale małżonkowie nagle usłyszeli, jak zamykają się drzwi do ogrodu. No i zamilkli oboje. W ogrodzie nikogo nie zauważyli, chociaż oczywiście ktoś mógł ukryć się gdzieś tam w ciemności w jakichś zakamarkach. Dokładnie zamknęli drzwi, ale niepewność dręczyła ich do rana. Kilka dni później James był sam w domu i grał na pianinie w przedpokoju. Przez cały ten czas nieustannie miał wrażenie, że ktoś go obserwuje. Obejrzał się za siebie i zauważył kątem oka postać stojącą na zewnątrz w pobliżu okna. Nie widział dokładnie, kto to był, bo okno było zasłonięte zasłoną, i widział tylko przez dziurę między tym oknem i zasłoną. Gdy zbliżył się do okna, postać ruszyła w stronę podwórka domu i gdzieś zniknęła. James nie widział, gdzie ten tajemniczy osobnik dalej poszedł. Wmawiał sobie, że pewnie mu się to wszystko wydawało, ale w końcu i on poczuł się niepewnie. Później w tym samym tygodniu rodzina zdecydowała się wyjść do kina. A wychodząc z domu, Brittany zdecydowała się zabrać swój ulubiony kocyk, żeby było jej ciepło. Jednak pomimo poszukiwania w domu, tam gdzie zwykle był, czy w jakichś zwyczajowych miejscach, nie udało jej się go nigdzie znaleźć. W rezultacie poszła do kina bez kocyka. Natomiast kiedy rodzina wróciła do domu, była zszokowana widokiem tego właśnie ulubionego koca Brittany, schludnie złożonego i leżącego na kanapie w salonie. To było już krótko przed ich wyjazdem na wakacje. Dziwne wydarzenia w domu sprawiły, że Brytanii czuła się wykończona psychicznie, miała nadzieję, że kilka dni w ich rodzinnym mieście przywróci im utraconą równowagę. Stało się jednak dokładnie odwrotnie. Było zresztą więcej takich mniej wyraźnych sygnałów alarmowych. Kilka razy w nocy włączyła się u nich w domu kamera internetowa. James przypomniał sobie także, że pewnego dnia natknął się na dziwną wiadomość zapisaną w kalendarzu na biurku. Brzmiała tak: "Twoja rehabilitacja zaczyna się dzisiaj. Zrób to, co ja: wybierz dom, posprzątaj go, skonfiguruj wszystkie urządzenia." Założył, że to Brittany napisała to do niego i po prostu chciała, żeby posprzątał dom. Także jakiś taki dziwny, niewzruszony ten James jakoś sobie wszystko umiał zawsze wytłumaczyć. Po aresztowaniu Zajas został oskarżony o włamanie i do czasu procesu został wypuszczony i objęty teoretycznie dozorem. Dozór był raczej fikcyjny, a najlepiej dowodzi tego fakt, że wkrótce potem został ponownie aresztowany. Tym razem za włamanie do świątyni buddyjskiej i jej zdewastowanie. W 2020 roku, przebywając w zakładzie karnym za to przestępstwo, w absolutnie niesprowokowanym ataku Zajaz zabił 62-letniego współwięźnia gołymi rękami. Jesienią 2020 roku usłyszał zarzut morderstwa i nie przyznał się do winy. Długo przebywał w szpitalu psychiatrycznym w Honolulu, gdzie sprawdzano jego poczytalność, a wyrok w końcu zapadł dokładnie 3 lata po tamtym zabójstwie. Zajazd został w 2023 roku skazany na 40 lat więzienia. Rodzina Campbellów natomiast po tym wydarzeniu wyprowadziła się z domu. Było to przeżycie, które odcisnęło piętno na rodzinie. Campbellowie jeszcze długo bali się o swoje bezpieczeństwo. To, czego nie otrzymali, to rozwiązanie i zamknięcie sprawy. Jako, że Zajazd był ostatecznie sądzony za cięższe przestępstwa, nie spotkali się z nim w sądzie, a policja nie przeprowadziła w pełni wyczerpującego śledztwa. Nigdy nie ustalono, jak długo czaił się w domu Campbellów. Ustalono kilka schowków, gdzie przebywał, ale nie było jasne, czy zawsze spał w domu, jak często wychodził, dokąd i ta niewiedza i niezamknięte wątki były dla rodziny również nie do zniesienia. W każdej ze wspomnianych przed chwilą trzech historii motywy intruza, który przesiadywał w cudzym domu, były nieco inne. Teoretycznie zwykle jest to objaw desperacji i intruz za wszelką cenę stara się nie zostać wykryty, by mógł jak najdłużej korzystać z przywilejów takiego cichego lokatora. Może się też zdarzyć, że czający się gdzieś w ukryciu intrus w pewnym stopniu bawi się kosztem mieszkańców domu, przekładając rzeczy czy chowając je. Jego ofiary wówczas zaczynają kwestionować swoje zdrowie psychiczne, wydaje im się, że popadają w tę przysłowiową paranoję, albo zaczynają wierzyć w nawiedzenie domu. Jakoś zawsze łatwiej przychodzi obwinienie siebie czy szukanie różnorakich wytłumaczeń, niż wyobrażenie sobie, że w domu po prostu czai się ktoś nieznajomy. Na dzisiaj to wszystko, jeśli chodzi o przypadki frogingu, dziwnego i strasznego zjawiska. Mam nadzieję, że nikt z Was przeze mnie nie idzie właśnie sprawdzić na wszelki wypadek strychu czy piwnicy. Jeśli znacie jakieś ciekawe historie związane z tym zjawiskiem, to oczywiście dzielcie się w komentarzach. Może w jakimś stopniu znacie je z własnego doświadczenia albo doświadczeń kogoś z rodziny czy znajomych. Chociaż mam nadzieję, oczywiście, że nie macie, bo to na pewno jest ciężkie przeżycie i straszne. Dziękuję jak zwykle wszystkim, którzy słuchali, zwłaszcza tym, którzy wytrwali do końca, i dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał. A tych, którzy słuchają, ale nie subskrybują, to poproszę, żebyście subskrybowali, czy chociaż zostawiali lajki pod filmikami, bo to naprawdę pomaga. Nie tylko jest to motywujące dla mnie, ale też pomaga po prostu docierać do szerszego grona odbiorców. Oczywiście dziękuję też wszystkim, którzy wpłacili na bajkofi, czyli na tą symboliczną kawkę. Dziękuję z góry też wszystkim, którzy się na to zdecydują w przyszłości i mam nadzieję, że będziemy słyszeć się znowu niedługo. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Papa! Pa.